Witamy Państwa, piątkowy poranek. Opole z sercem chciałoby się powiedzieć i to idealnie pasuje do najnowszego wydania numeru Czasu na Opole i wersji tej klasycznej, jak i oczywiście wersji elektronicznej. Opole w tej chwili w czasie ferii ma mnóstwo feryjnych atrakcji. No to co, biegnijmy do sanek oczywiście od razu, to by się pozjeżdżało na górce naszej w Opolu na feriach. No ale jeżeli pogody takiej nie będzie albo będzie taka jak dzisiaj, to mogą nasze najmłodsze pociechy i te nieco starsze spędzić ferie w różnych miejscach, a atrakcji jest wiele, o czym piszemy na stronie trzeciej najnowszego wydania. A żeby przekonać Państwa, że jest tego dużo, to podpowiem Państwu jeszcze, że między innymi jest i miasteczko strażackie, które na ferie się poleca, no i tam dzieciaki mają frajdę bawić się na dmuchańcach. Jest tego mnóstwo. To tyle, jeśli chodzi o ferie, ale że powiedziałem, że Opole z sercem, to oczywiście przygotowujemy się do najnowszej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będziemy grali dla naszych płuc, a mnóstwo fantastycznych fantów zostało przekazanych właśnie naszemu sztabowi i będzie można je między innymi wylicytować. Był orszak Trzech Króli, więc zajrzycie Państwo na fotorelacje z tego orszaku, ale są oczywiście też te tematy polityczne. Zaczął się ruch w opolskich kadrach, jest o tym, co w opolskim wiku. No a teraz na koniec coś o kulturze, bo mówiłem, że przecież tutaj niedaleko chociażby nasza miejska biblioteka, Młodzieżowy Dom Kultury, który obchodzi swoje następne lecie, o tym w artykule właśnie w naszej najnowszej gazecie, ale jest też wspaniały wywiad. Wywiad zatytułowany Tama na rzece niepamiętnej. Mamy pustą historię opolszczyzny powojennej, nie mamy spisanej historii powojennego Opola. Mówi o tym profesor Stanisław Sławomir Micieja. Wywiad rzeka do przeczytania na łamach najnowszego wydania Czasu na Opole, a to oczywiście nie wszystko. Polecamy Państwu, bo jest mnóstwo do czytania. Weekend przed nami, zatem piątek, sobota, niedziela mogą Państwo sięgnąć zarówno do wydania tego klasycznego, jak i internetowego na stronie www.czasnaopole.pl. Znajdą Państwo właśnie to najnowsze wydanie. Serdecznie polecamy, miłej, udanej lektury, a dzieciaki, no jak będzie tylko okazja, to fru i na sanki.